Siebie samych w miłości Bożej zachowajcie. List Judy, 21 werset. My Go miłujemy, albowiem On nas pierwszy umiłował. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 19 werset. Pamiętajcie o Jego miłości. Bardzo ważne jest, abyśmy pamiętali o miłości Boga do nas. To daje nam siłę. Apostoł Jan określa siebie jako ucznia, którego Jezus miłował. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 23 werset. Jan nie chwalił się swoją miłością do Pana, ale raczej cieszył się, pławił się, mieszkał w miłości Boga do Niego. Czytając historię Jonatana, widzimy, że kochał on Dawida jak własną duszę. 1 Samuelowa, 18 rozdział, 3 werset. Podobnie siostra Jonatana, Michal, również kochała Dawida i się pobrali. Niestety nie wytrwali w miłości między nimi a Dawidem. Kiedy zostali wystawieni na próbę, wybrali wygody łatwiejszego życia zamiast odrzucenia Dawida. Świadomie nie zdecydowali się pozostać u jego boku, w jego obecności i towarzystwie, a to drogo ich kosztowało. Tak też jest z nami. Musimy spędzać czas z Panem Jezusem, Chrystusem, naszym Bogiem. Musimy medytować i aktywnie cieszyć się Jego myślami wobec nas. Musimy rozmyślać i aktywnie cieszyć się Jego myślami wobec nas. Kiedy Pan Jezus Chrystus był tutaj, zapraszał wielu, aby byli z Nim. Andrzej i inny uczeń Jana Chrzciciela byli zaproszeni, aby zobaczyć, gdzie On przebywał. Pan Jezus wybrał 12 uczniów, aby byli z Nim. Ewangelia Marka, 3 rozdział, 14 werset. Gdy miał iść na krzyż, zaprosił uczniów, aby byli z Nim i dał im pamiątkę po sobie, aby oni i my pamiętali o tym. I aby pamiętali o Nim, o Jego doskonałej osobie. Pan Jezus Chrystus zna nasze potrzeby i słabości. Wie, że potrzebujemy przypominania i przypomnienia o Jego miłości do nas. Powiedziano nam, abyśmy nie opuszczali naszych wspólnych zejść, naszych wspólnych zgromadzeń. Tak jest opisane w liście do Hebrajczyków, 10 rozdział, 25 werset. Wspominajmy i czcijmy, a z tym samym bądźmy zachęcani. On zaprasza nas, byśmy pamiętali o Nim, biorąc udział w specjalnej, cotygodniowej Jego wieczerzy, którą dał na każdy dzień pański, niedzielę, pamiętając o tym, kim On jest i co uczynił. Gdy to regularnie, co tydzień łamiąc chleb czynimy, nasze serca rozgrzewają się, gdy myślimy o Jego miłości, budząc w naszych sercach odpowiedź naszej miłości do Niego. Obyśmy trwali w miłości Boga. Siebie samych w miłości Bożej zachowajcie. List Judy, 1 rozdział, 21 werset. My Go miłujemy, albowiem On nas pierwszy umiłował. Pierwszy list Jana, 4 rozdział, 19 werset.